Pierwszy dzień tygodnia. Może ktoś zaprotestuje. Dzień się co prawda zmienił, ale zasady pozostały te same. Niemniej jednak samo pismo nie dostarcza nam choćby najmniejszego powodu, żeby tak myśleć. Albo może istnieje jakaś Boża wypowiedź potwierdzająca tego rodzaju myślenie? Rzecz w tym, że nie. Wręcz przeciwnie, Nowy Testament starannie rozróżnia pomiędzy szabatem a pierwszym dniem tygodnia. I pozwólcie, że przytoczę jedno miejsce. Mamy je w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, pierwszy werset. A po szabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. Nie czytamy, aby dzień siódmy został zamieniony na pierwszy, albo przesunięty na któryś z późniejszych dni tygodnia. Pierwszy dzień tygodnia nie jest poprawką, nie jest modyfikacją szabatu, lecz zupełnie nowym dniem. Jest to pierwszy dzień zupełnie nowej epoki, a nie ostatni dzień starej. Siódmy dzień znajduje się w ścisłym związku z tą ziemią i ziemskim odpocznieniem, podczas gdy pierwszy dzień tygodnia wprowadza nas w obszar niebios i jego odpocznienia. Ta różnica ma istotne znaczenie. Jeśli obchodzę siódmy dzień tygodnia, stawiam siebie na pozycji ziemskiego człowieka, ponieważ dzień ten wyraża odpocznienie ziemi, stan spoczynku stworzenia. Jeżeli jednak przez pouczenia Słowa Bożego i mieszkającego we mnie Ducha Świętego rozumiem i zrozumiem znaczenie pierwszego dnia tygodnia, natychmiast otworzą się moje oczy na jego bezpośredni związek z nowym niebiańskim porządkiem, którego wieczny fundament stanowią śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Siódmy dzień należał do Izraela i tej ziemi. Dzień pierwszy jest własnością Kościoła, zgromadzenia i nieba. Izrael miał nakaz przestrzegania i czczenia dnia siódmego, podczas gdy Kościół ma wzniosły przywilej, by radować się pierwszym dniem tygodnia i błogosławieństwami, jakie ze sobą niesie. Dzień siódmy stanowił swoisty test moralnego stanu Izraela. Dzień pierwszy stanowi dowód wiecznego przyjęcia zgromadzenia, czyli Kościoła, przez Boga. Szabat pokazywał, do czego był zdolny Izrael i co ziemski lud Boży potrafił uczynić dla Boga. Niedziela ujawnia, co Bóg uczynił dla nas jako swojego niebiańskiego ludu. Zagadnieniem związanym z pierwszym dniem tygodnia jest Dzień Pański. Nie da się przecenić wartości i znaczenia Dnia Pańskiego. Jak niedziela nazwana jest w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia i w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, werset 20. Chodzi o objawienie Jana, pierwszy rozdział, werset 10. Mamy tak napisane: tam właśnie pewnej niedzieli doznałem zachwycenia w duchu i usłyszałem za sobą głos potężny jak dźwięk trąby. To przeczytane przeze mnie z tego przekładu wydanego przez Towarzystwo Biblijne. Podobnie jest w Księdze Objawienia w tłumaczeniu Biblii Brzeskiej z 1563 roku. Werset 10 pierwszego rozdziału brzmi: i byłem zachwycony od ducha w dzień niedzielny i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby. Ponieważ jest to dzień, w którym Chrystus powstał z martwych, nie podkreśla faktu zakończenia dzieła stworzenia, lecz cudowny, wspaniały triumf, zwycięstwo, dzieło odkupienia. Obchodzenie pierwszego dnia tygodnia i przestrzeganie jego charakteru
nie powinniśmy nigdy traktować jako mające nas zniewolić zobowiązanie i narzucone na chrześcijanina nieznośne jarzmo. Jest to bardzo ważne, żebyśmy obchodzenia pierwszego dnia tygodnia i przestrzegania jego charakteru nie traktowali nigdy jako mającego nas zniewolić zobowiązania i narzuconego na chrześcijanina nieznośnego jarzma. Nie. Obchodzenie tego cudownego dnia jest szczególną radością chrześcijanina. Dlatego też czytamy, że to właśnie ten dzień pierwsi chrześcijanie preferowali jako odpowiedni do zejść na łamanie chleba. W początkowym okresie istnienia Kościoła różnica między szabatem a niedzielą była pieczołowicie zachowywana. Żydzi obchodzili szabat, schodząc się w synagogach, by czytać zakon i proroków. Chrześcijanie obchodzili pierwszy dzień tygodnia, zgromadzając się na łamanie chleba. Nie ma takiego miejsca w Piśmie Świętym, które nazywałoby pierwszy dzień tygodnia szabatem. Natomiast istnieje wiele dowodów na zupełnie różny, wręcz przeciwstawny charakter obu tych dni. Nie powinniśmy jednak nigdy tracić z oczu tej ważnej prawdy, że w przyszłości szabat będzie obchodzony w Izraelu i w całym stworzeniu. A więc szabat to jest przyszłe odpocznienie, a zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 9 werset. Gdy syn Abrahama, syn Dawida, syn człowieczy zajmie należne mu miejsce rządów nad całą ziemią, wtedy zaświta cudowny szabat, odpocznienie i spokój, które nie zostaną już zakłócone przez grzech. Dzisiaj jednak jest on wciąż jeszcze odrzucony i wszyscy, którzy go znają i miłują, powołani są, by zająć wraz z nim jego miejsce odrzucenia. Są wzywani, aby wyjść poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Tak mówi nam m.in. list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 13 werset. Idźmyż wtedy do Niego za obóz, nosząc urąganie Jego. Gdyby ziemia mogła świętować szabat, nie mogłoby być mowy o pohańbieniu. Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej związkowi szabatu z wypływającą z Edenu rzeką. Tkwi w nim wiele ukrytego piękna. Po raz pierwszy słyszymy o rzece Bożej, która wymieniona jest tutaj w powiązaniu z odpocznieniem Boga. Gdy Bóg spoczął po dokonanym przez siebie dziele, całe stworzenie odczuło błogosławieństwo i orzeźwienie tego odpoczynku. Bóg nie mógłby obchodzić szabatu, nie dając ziemi odczuć jego świętego wpływu. Niestety, strumienie tryskające z Edenu, miejsca ziemskiego odpocznienia, wkrótce zostały zatamowane przez brutalność grzechu, zakłócając błogi stan spoczynku stworzenia. Ten strumień Boży to jest właśnie kolejna rzecz, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę. Bogu niech będzie chwała. Grzech nie wyznaczył wcale kresu działaniu Boga, lecz stworzył raczej nowy obszar dla jego działalności. I gdzie tylko widoczny jest działający Bóg, tam dają odczuć się również tryskające strumienie rzeki. Gdy Bóg silną dłonią i wyciągniętym ramieniem prowadził swój wykupiony lud przez pustynię, widzimy płynący strumień, co prawda nie z Edenu, lecz z uderzonej skały. Trafny obraz podstawy, w oparciu o którą wolna, suwerenna łaska Boża odpowiada na potrzeby grzesznika. Tutaj mamy do czynienia z odkupieniem, a nie jedynie ze stworzeniem. A skałą tą był Chrystus, tak mówi Słowo Boże. A skałą tą był Chrystus. Chrystus uderzony, aby sprostać potrzebom swojego ludu. Uderzona skała powiązana była z miejscem Pana w przybytku. W powiązaniu tym tkwi niebywałe piękno. Bóg mieszka między dywanami
Izrael natomiast pije z uderzonej skały. Jakiż słodki język dla każdego otwartego ucha i każdego obrzezanego serca, jak to mówi druga księga Mojżeszowa 17:6. Oto ja stanę przed tobą tam na skalę w Choreb i uderzysz w skałę, a wynijdą z niej wody, które będzie pił lud. I uczynił tak Mojżesz przed oczyma starszych izraelskich. Gdy prześledzimy dalej historię dróg Bożych, znajdziemy inny strumień i inną rzekę, płynące innym korytem. I to znajdujemy w Ewangelii Jana 7 rozdział od 37 do 38 wersetu. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tutaj widzimy strumień tryskający z innego źródła i płynący innym korytem, choć w pewnym sensie źródło pozostało to samo, jest nim nadal sam Bóg. To jednak tutaj Bóg daje się poznać w oparciu o nową relację oraz na podstawie nowej, nieznanej dotąd zasady. Wyżej w przytoczonym wierszu Pan Jezus w duchu zajął miejsce poza obowiązującym dotychczas porządkiem i przedstawił siebie jako źródło rzeki wody żywej, wierzącego natomiast jako kanał, którym ów strumień płynie. Niegdyś Eden jako źródło zaopatrzenia całej ziemi miał za zadanie wypuszczać z siebie użyźniające, orzeźwiające strumienie. W pustyni uderzona skała stała się źródłem zaopatrzenia dla spragnionych Izraelitów. Tak więc teraz każdy, kto wierzy w Jezusa, jest dłużnikiem i zaopatrzeniem swego otoczenia. Ma pozwolić, aby od niego obficie spływały na otaczających go ludzi rzeki wody żywej. Chrześcijanin powinien postrzegać siebie samego jako kanał, przez który obfita łaska Chrystusa chce wylać się na potrzebujący pomocy świat. I im szczodrzej ją rozdaje, tym więcej też otrzyma. Tak jak mówią przypowieści Salomona, 11 rozdział, 24 werset. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje, inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Dla wierzącego jest to święty przywilej, ale jednocześnie poważna odpowiedzialność. Jest powołany, aby być świadkiem i żywym przedstawieniem łaski tego, w którego wierzy. Im głębiej wierzący pojmie znaczenie tego przywileju, tym bardziej będzie w stanie sprostać swojej odpowiedzialności. Jeżeli karmienie się Chrystusem jest zwyczajem, którego nie zaniedbuje, to samoistnie i mimowolnie będzie jego odbiciem, odzwierciedleniem jego usposobienia. Im częściej Duch Święty kieruje oko chrześcijanina na Jezusa, tym bardziej jego serce wypełnione będzie godną uwielbienia osobą naszego Pana i tym bardziej całe jego życie i charakter będą jednoznacznym świadectwem o jego niepojętej łasce. Wiara jest mocą służby, mocą świadectwa i mocą uwielbienia. Jeżeli nie żyjemy w wierze w Syna Bożego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, to nie będziemy w stanie być efektywnymi sługami, wiernymi świadkami, ani przynosić Bogu autentycznej czci. Możemy dużo mówić, ale to nie oznacza jeszcze świadectwa dla imienia Chrystusa. Możemy przejawiać wielką pobożność i oddanie, ale to nie jest jeszcze prawdziwe duchowe uwielbienie. Po raz ostatni spotykamy się z rzeką Bożą w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia i widzimy to w Księdze Objawienia, 22 rozdział, werset 1. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Objawienie 22:1 oraz w Księdze Psalmów. Księga Psalmów 46:5. 46 psalm, werset 5. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Psalmy 46:5. Woda tej rzeki nie może zostać w żaden sposób zmącona, a kanał, którym płynie, nigdy nie zostanie zniszczony. Tron Boży jest wyrazem wiecznej trwałości. Obecność baranka pokazuje nam, że tron ten został ustanowiony na podstawie dokonanego odkupienia. Nie jest to tron Boży w stworzeniu lub w czasie jego niebezpośrednich rządów w tym świecie, lecz w sferze odkupienia. Patrząc na baranka, rozpoznaję więź, jaka łączy go trwale ze mną, czyli grzesznikiem. Tron Boży sam w sobie musiałby wywołać u mnie przerażenie, ale gdy Bóg objawia się w osobie baranka, w naszych sercach może zagościć radość i w sumieniach pokój. Krew baranka oczyszcza nasze sumienia od każdej plamy grzechu i pozwala nam ze śmiałością przebywać w obecności świętości, która nie może znieść grzechu. Na krzyżu wszystkim sprawiedliwym żądaniom Bożej świętości stało się zadość. Im więcej pojmuję świętość Boga, tym bardziej cenić będę krzyż. Im więcej cenię sobie tę świętość, tym większe w moich oczach będzie dokonane na tym krzyżu dzieło. Tak mówi m.in. list do Rzymian, 5 rozdział, 11 werset. 21 werset. Rzymian 5:21. Łaska króluje przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. List do Rzymian 5:21. I właśnie dlatego psalmista wzywa świętych, aby ofiarowali dziękczynienie Bogu na myśl o świętości Bożej, na myśl o Jego świętości. Jest to kosztowny owoc doskonałego odkupienia. Zanim chrześcijanin będzie w stanie wysławiać Boga i dziękować Mu na myśl o Jego świętości, musi spojrzeć na nią przez wiarę, jako ten, który przez krzyż otrzymał życie.